taki mit, że dużo czasu się spędza zdrowo gotując. A ja wiem, że Ty na swoim blogu nie tylko uczysz tego, jak zdrowo jeść i zasad takiego zdrowego odżywiania, ale też mówisz o tym, że Twoją misją jest też oszczędzanie czasu. Mhm. Uderzasz w takie dwie najważniejsze wartości, właśnie czas i zdrowie. Czy dużo czasu spędzasz w kuchni? Nie, zdecydowanie nie, bo ja nie... mi trochę szkoda czasu na gotowanie. I to jest taki paradoks dietetyka, bo mi w tej mojej pracy najmniej kręci układanie jadłospisów, tak szczerze mówiąc. Więc ja się staram to bardzo minimalizować. Mam taką na przykład fajną zasadę gotowania. Nie zawsze, nie mówię, że zawsze tak robię, ale bardzo często i też jak wiem, że mam pacjentów, którzy nie mają czasu, gotowanie na dwa dni. Przygotowujesz sobie posiłki, naprawdę to się da bardzo fajnie zrobić, żeby po prostu mieć gotowca. Szczególnie jeżeli na przykład ktoś ma problem z tym, że gdzieś tam nie ma czasu, na przykład nie zdąży czegoś przygotować i lubi sobie wtedy po prostu coś zastąpić na szybko, tak? Nie wiadomo co. A jeżeli masz w lodówce, no to weźmiesz wtedy to, co już przygotowałaś. Także nie, wcale nie uważam, że zdrowy styl życia jest ani czasochłonny, ani trudny. Natomiast po prostu trzeba się nauczyć pewnych zasad, w jaki sposób to robić, żeby było dobrze. I też myślę, dobrym przykładem tutaj są nasze właśnie obozy sportowo-językowe, Salwa Sport, o których wspomniałaś, bo my tam też staramy się jakby te dzieciaki trochę zarazić takimi różnymi zdrowymi nawykami i z nimi przejść tą drogę. To jest w ogóle bardzo fajna sprawa, polecam tę stronę, zresztą będzie wszystko w opisie. Dokładnie. I rzeczywiście u nas nie ma pszenicy, nie ma białego cukru, nie ma mleka. I ja powiem, przyznam się Wam, że jak za pierwszym razem to wprowadziłam, to nie powiedziałam o tym rodzicom, bo ja się troszeczkę jakby wiedziałam, jak ludzie reagują, to co moje dziecko będzie jadło. Więc ja o tym nie powiedziałam, wysłałam już wiadomość w trakcie, jak obóz był. Dzieciaki nawet tego nie poczuły. Dopiero później podczas warsztatów, które z nimi prowadziliśmy, okazało się, że w sumie to nie zauważyliśmy, a jest fajnie. I chociażby rewelacyjnym źródłem wapnia na przykład są migdały. I u nas leżą migdały zamiast mleka. Jaka jest różnica, jakby, jeśli chodzi o czasochłonność, czy dasz dziecku garść migdałów, czy też dziecku mleko? No żadna. Może nawet taka, że migdały możesz kupić większą ilość hurtowo i trzymać w szafce, no a nie potem mleko podgrzewać. Się często chodzi. Tak, nie musisz podgrzewać, chociaż warto namoczyć, żeby kwas fitynowy zniwelować, ale tak, warto namoczyć przez nos na przykład migdały. Aha. I też wtedy bardziej przyswajalne jest chociażby ten wapń i inne składniki mineralne. Także to wcale nie jest tak, że to jest jakoś bardziej czasochłonne i ta wymówka, nie mam czasu, jest tak naprawdę nie właśnie nie powodem, a zwykłą wymówką, ale ja też ludzi rozumiem, bo nam się to wpaja, że zdrowy styl życia to jest trudny, czasochłonny, przynajmniej 5 posiłków dziennie, w ogóle śpi 8 godzin, trenuj. Tak, to jest stan idealny. Ja uważam, że taka dieta jest najlepsza dla Ciebie i dla każdej osoby indywidualnie, którą ta osoba stosuje. Więc to nie jest, że ja układam każdemu po prostu i tak samo z dzieciakami, że my robimy po prostu idealnie w ogóle wszystko, czyste, clean i tak dalej, bo to chodzi o to, żeby to było coś, co się Tobie sprawdzi i co Tobie służy. Dlatego to wszystko jest bardzo indywidualne. Super. Czy tak jak w neurodydaktyce, podejście indywidualne, bardzo fajnie. O, właśnie, widzisz, jak mamy dużo wspólnego. Tak. A wiesz co, powiedziałaś o tych 5 posiłkach. Bardzo bym chciała, żebyś właśnie powiedziała coś na ten temat, bo wiem, że gdzieś czytałam u Ciebie, że niekoniecznie. Tak? 5 posiłków jest to dobre rozwiązanie. Czy na przykład, ja miałam taki czas, że jadłam 2 posiłki dziennie. Czy to jest dobra opcja? Jeżeli Ty się na tym dobrze czułaś, to tak. Dobrze. Natomiast ogólnie ja bym tutaj rozgraniczyła podejście, jeśli chodzi o dzieci i jeśli chodzi o dorosłych. Mhm. Dzieci rzeczywiście często potrzebują takiego stałego dowozu energii, jak to nazwijmy. Tak. I często u dzieciaków rzeczywiście te posiłki takie dość regularne są uzasadnione. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, to za każdym razem, kiedy jemy posiłek, który praktycznie w przeciętnej diecie zawsze się składa z jakichś węglowodanów, jest wyrzut insuliny. I jeżeli ty jesteś czymkolwiek atakowana cały czas, to w pewnym momencie się na to uodparniasz. To tak jak z hałasem, wychodzisz na po prostu bardzo głośną ulicę i jak po prostu cały czas ci ładuje po uszach, to w pewnym momencie się wyłączasz, już masz dość. No i tak samo jest z naszymi receptorami insuliny. One po prostu się potrafią zablokować. Zdecydowanie lepiej jest w wielu przypadkach jeść mniej posiłków. Są osoby, które potrzebują ciągłego dowozu energii, szczególnie jak jedzą dużo węglowodanów. No i wtedy rzeczywiście one po prostu nie muszą zjeść to śniadanie. Jest osobą, która śniadanie nie je. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia i to też jest dość długi temat. Natomiast ja uważam, że trzeba słuchać siebie. I to tak pod kątem jeszcze dzieci, bo tutaj też to jest w sumie główny temat też w edukacji. Tak. Myślę, że nie ma sensu zmuszać to dziecko do jedzenia. I tutaj jest taki sztampowy przykład, kiedy dziecko choruje. Procesy trawienia, które zachodzą w naszym organizmie, są tak trudne i czasochłonne dla organizmu, że jak my zaczniemy w dziecko wciskać na siłę, ono zazwyczaj nie ma apetytu, żeby wyzdrowieć. To ten organizm zamiast się skupić na procesach leczniczych, uzdrawiania i tam walczenia z tymi patogenami, to skupia się na trawieniu.
Więc moje dzieci, jak nie są głodne, jak chorują, to nie jedzą. Staram się je nawadniać. Natomiast nie chcesz, to nie jedz, nie? Wiadomo, że jak dziecko jest przesycone słodyczami, nie bardzo dużo słodyczy, to on wtedy ma zaburzony bardzo ten ośrodek głodu i sytości. Więc ciężko wtedy powiedzieć dziecku, dobra, to nie jedz, bo po prostu mu dajemy jakieś batoniki. Tak. Więc wtedy to jest rzeczywiście zaburzone. Ale jeżeli dziecko ma taką w miarę dobrą dietę, tak, czyli nie ma tego cukru, no to zdecydowanie uważam, że takie zmuszanie do ciągłego jedzenia mu nie służy. W ogóle dzieci mają, nasze organizmy są niesamowite i naprawdę one dobrze wiedzą, czego potrzebują, tak? Tak samo jak jest w łonie matki, po prostu żywi się przez pępowinę, no sobie tam wszystko, co potrzebuje, weźmie, nie? To sobie wyciągnie. No, także też warto tego po prostu od samego początku nie zaburzać. Super. Wiesz co, jak spotkałam Twoją stronę, chyba na YouTubie najpierw. Mhm. Tak, prowadzę też kanał na YouTubie. Tak, tak. Właśnie i też odsyłam do kanału na YouTubie Asi. Tam są naprawdę super przepisy. Ja sobie też z nich skorzystam. Na przykład korzystam na przykład z kurczaka. To po prostu tak zaczęłam chodzić właśnie po Twoich stronach. To sobie tak pomyślałam. I jak Cię poznałam, to się potwierdziło, że jesteś taką osobą bardzo optymistycznie nastawioną do życia. I po prostu jak Ty o tym wszystkim opowiadasz, co na co dzień normalnemu człowiekowi sprawia trudność i jest taką czasami górą nie do przejścia, że to jest po prostu takie łatwe i lekkie. I chciałam się Ciebie zapytać, czy zawsze tak było, czy Ty po prostu od samego początku wiedziałaś, że taka właśnie droga jest dobra i taka zdrowa dieta i taki zdrowy styl życia uwalnia Twój potencjał i Ty po prostu wtedy wiesz, możesz wszystko, czy Ty musiałaś się tego nauczyć? Wiesz co, powiem Ci tak, ja w ogóle myślę, że to też doświadczenia jakieś tam moje mnie ukształtowały i były one różne. Natomiast czy ja jestem optymistką? Ja byłam na pewno bardzo długi okres, zresztą dalej to gdzieś tam siedzi u mnie, byłam perfekcjonistką. I jak mi się udało trochę z tym perfekcjonizmem zawalczyć, to było mi zdecydowanie lepiej. Poza tym dla mnie rozwój już od wielu, wielu lat, ja to wszystko łączę z rozwojem osobistym. Ja uważam, że po prostu najważniejsza inwestycja to jest inwestycja w siebie samego. I gdzieś tam te szkolenia też bardzo wiele rzeczy mi pomogły wyprostować. Ale jest taka rzecz, która mi już dawno temu chyba zapadła w pamięć, takie hasło, że to, na czym się koncentrujesz, wzrasta. I my Polacy, nie chcę generalizować, ale lubimy sobie ponarzekać. No i jeżeli narzekasz, no to jakby na tym się koncentrujesz, więc jakby to przyciągasz też do siebie, tak? Dlatego jak ja się koncentruję na tym, co jest dobre, no to dużo dobra się wokół mnie dzieje. I to zauważyłam i rzeczywiście to działa. Natomiast też mam taką prośbę do Was, bo my często jak gdzieś tam obserwujemy właśnie jakichś ludzi, czy w wywiadach, czy gwiazdy i tak dalej, ja się nie uważam za gwiazdę, żeby nie było, ale to my tak te osoby idealizujemy. Natomiast nie patrzcie tak na mnie, bo ja też jestem taką osobą, która ma jakieś tam swoje kryzysy, tylko ja staram się z tego szybko wychodzić i gdzieś tam mam też, bo jestem sama, uczę ludzi zarządzania swoją energetyką, więc mam na to metody. Natomiast to też nie jest tak, że to jest wszystko u mnie idealnie, bo często skupiamy się na tym, że ktoś po prostu tak jak te wszystkie fit modelki i tak dalej ma takie ciało, to ja tak nie wyglądam, stanę przed lustrem, to w ogóle to nie ma sensu. Tak nie jest. Jakby skupmy się na tym, co możemy zrobić. Każdego dnia jakimiś tam małymi etapami po prostu idźmy do przodu i będzie dobrze, no życie jest piękne, tylko musimy po prostu to piękno w nim dostrzec. Patrzeć właściwie okulary. Tak. Super. No tak, mówiłaś właśnie, żeby tak nie patrzeć na Ciebie, że tak wszystko jest idealnie. Bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo tak jest faktycznie, że no, nie ma ideału. W zasadzie nie ma idealnego wzoru. Prawda? Ja też mam taki dzień, że mi się nie chce wychodzić z piżamy. Rzadko się zdarza, ale się zdarza. Ale się zdarza i zdarza się każdemu i fajnie, że tak jest, nie? I takie dni też są fajne. Ale tak sobie myślę, tak, jesteś dietetykiem, masz swoich takich indywidualnych pacjentów, prowadzisz duże szkolenia, warsztaty, które polecamy, też podamy linki w opisie, gdzie można się na takie szkolenie czy warsztat wybrać. Prowadzisz obozy dla dzieci dwa razy w roku, dobrze? Tak, na wakacje tak? I też ferie zimowe. I to jest ogromne przedsięwzięcie, coś takiego zorganizować. Ale mam dobry zespół, to nie jest tak, że ja to wszystko robię sama. Tak, ale mózg musi zarządzać. Jesteś mamą dwójki dzieci, jesteś żoną, jesteś blogerką, youtuberką, masz też profil na Instagramie i do mama też 24 godziny, nie? No chętnie bym kupiła, jakby ktoś miał, to chętnie kupię 25, to nie ukrywam. No właśnie, ale powiedz mi, jak ty
to sobie łączysz? Czy ty masz jakieś obszary czasowe? Czy ty, wiesz, ja już też próbowałam różnych metod na to, jak to wszystko łączyć. I się właśnie zastanawiam, jak ty to robisz? Czy ty masz właśnie jakoś to podzielone na godziny, czy nie wiem, na miesiące, na coś tam? Wiesz co, myślę, że to trzeba się wsłuchać w siebie, bo ja się nauczyłam w pewnym momencie takiego planowania długoterminowego bardzo, bo my często jakby przeceniamy to, co robimy w krótkim okresie czasu, a nie doceniamy to, co robimy w długim okresie czasu, nie? Więc ja się nauczyłam tego, że tutaj też buduję swoją markę, tak to w ogóle plany za 5, za 10, za 20 lat i w ogóle jak siebie tam widzę też po śmierci. Natomiast i fajnie. Natomiast ja na przykład jestem taką osobą, która musi być tu i teraz. Jestem, też są różne kolory mózgu, nie wiem, czy jest znane to pojęcie. Między innymi struktogram, ja robiłam sobie te testy z biostruktury mózgu, jestem czerwona. Ja muszę mieć tu i teraz. I mnie, no właśnie. I ty jesteś niebieska, bo nie widzisz takiego nie robiłam. No, natomiast i rzeczywiście okazało się, że ja po prostu też muszę mieć takie rezultaty tu i teraz. I jak się w to wsłuchałam, to wtedy jak sobie zaczęłam też tak, wiesz, z dnia na dzień stawiać jakieś tam cele i to wszystko ogarniać, to było mi zdecydowanie łatwiej. Więc myślę, że tutaj nie ma jednej recepty. Trzeba to robić po prostu w zgodzie ze sobą, ale na pewno trzeba znać swoje po co. A jeśli chodzi o dobę, ja też się tego nauczyłam. Dzieci, ojejku, ile się nauczyłam od dzieci. Ja się więcej od nich uczę niż oni ode mnie, to na pewno. Natomiast oni mnie nauczyli tego, żeby żyć tu i teraz. I życie też mnie tego nauczyło, bo miałam różne tam momenty w swoim życiu. I dzięki takiemu podejściu, takiej uważności na to, co się dzieje wokół mnie, jest mi zdecydowanie łatwiej. Ja na przykład mam taki dzień, kiedy, nie wiem, rzadko to się zdarza, ale zdarza się, że moje dzieci z jakiegoś wirusa przyniosą z przedszkola i ja po prostu muszę wszystko zmienić, dostosować do nich i jestem z nimi w domu. Więc ja po prostu idę swoim tempem, porównuję się już do nikogo i może się wydawać, że robię dużo, natomiast ja naprawdę mam każdego dnia czas dla rodziny, najważniejsze dla mnie rzeczy, bo życie się ma jedno i ten czas nigdy nie wróci. Więc to takie zdrowe podejście, myślę, jest bardzo ważne. Ale cieszę się, że tak powiesz, że to wygląda, że tak się dużo dzieje. No bo tak, rzeczywiście tak. Dużo się dzieje. Ale szczególnie mówię, ostatnio przy wystąpieniach Pantyskiego. Tak. No także cieszę się, mam dużo szczęścia w życiu też, jak ja to mówię. Ale ta równowaga jest. Po prostu kwestia dobrego zaplanowania i jeżeli to jest też taka trochę moja misja i czuję moje powołanie, więc wtedy jakby to wszystko, wiesz, jesteśmy w stanie sobie wygodzić, nie? Ale jednej uniwersalnej recepty nie mam. Na pewno warto robić to, co się kocha, bo wtedy to nie jest praca. Tak jest. I to widać. Cieszę się. Fit to dzisiaj jest takie bardzo modne słowo. Troszeczkę go wykorzystaliśmy w projekcie Fit Edukacja. A powiedz mi, co ono dla Ciebie znaczy? Wiesz co, ja zdecydowanie bardziej lubię, szczerze mówiąc, słowo zdrowie, bo to jest dla mnie takie, niesie taką głębszą wartość. Natomiast słowo fit mi się, ja w ogóle w fitnessie bardzo przez jakiś czas działałam, szkoliłam też instruktorów, sama jestem instruktorem, trenerem, prezentera fitness. Tak, natomiast, nie wiedziałam, no widzisz. Bo to było 3 lata temu, doszłam do wniosku, że nie dam rady po prostu robić tysiące rzeczy i troszeczkę sobie tam to ograniczyłam. Natomiast ileż można skakać? Nie, no tak się śmieję, bo nie można długo i całe życie, mam nadzieję, że będę. I wiesz co, fit mi się też trochę kojarzy z taką modą. Jeżeli to komuś jakby odpowiada, to super, tak? Bo ja uważam, że w ogóle jakby jeżeli jakieś narzędzie ci daje rezultat, to się go trzymaj. Natomiast mi się fit trochę kojarzy właśnie przez to może z taką modą, a moda lubi przemijać, nie? Więc ja bardziej się koncentruję na tym zdrowia. Natomiast no, to się mocno łączy, nie? Z języka angielskiego szczególnie, jak mamy to wszystko tam jest fit i fajnie. Ale uważajcie, bo produkty fit, które są na półkach sklepowych, często właśnie nie są fit, bo niestety przemysł spożywczy to słowo wziął, bo jest popularne i często takie rzeczy są bardzo drogie. Ale w nich jest syrop glukozowy, fruktozowy. Tak, często jest. Także tutaj na to trzeba uważać. Ale, no, ale ma to ale na jeden fit edukację nie ma. Edukację polecam. To nie jest udawane. Tam nie ma syropu glukozowo-fruktozowego. Nie. A też takim naszym hasłem jest właśnie zdrowy wymiar edukacji. No i to tak łączymy ze sobą. No, super. Tak.